Cześć, witajcie wszyscy. To jest transformator głośnikowy TG5 na 46 na 666, jak widać na załączonym obrazku. Także TG5 na 40, na 53 chyba miał takie same uzwojenie jak na tym transformatorze. Jedna z pierwszych rzeczy to wybór układu stopnia mocy. Czy ma być to asymetryczny, czy przeciwsobny? Następnie musimy skupić się na tym, ile lamp chcemy zatrudnić do pracy w naszym wzmacniaczu. Jak widzicie, taki wstępny schemat narysowałem. Na początku mamy oczywiście przełącznik wejść, potem mamy lampę CC81 połączoną równolegle w celu zwiększenia, wzmocnienia tego stopnia. Nie chcę używać tutaj pentody z pewnych powodów. Następnie mamy układ regulacji barwy typu James czy Baxandall. Regulator balansu i regulator wzmocnienia poprzedzony wtórnikiem miterowym. Jak już wiecie, jest to zaczerpnięte z Maplina, ten stopień tutaj. Koncepcję na początku oczywiście robiłem tak, że balans chciałem wrzucić tutaj. I ma to swoje zalety, ale też ma to swoje wady. Natomiast tutaj, czerpiąc z Maplina, z jego tam układu Newton, stwierdziłem, że to rozwiązanie jest atrakcyjne dla mnie. Więc licząc, przeliczając cały układ, stwierdziłem, że mogę taki stopień tutaj rozwiązać. Typowy wzmacniacz oporowy dla zapewnienia odpowiedniego napięcia dla lampy EL84 stopniu wyjściowym TG5x43. I ciekawostka, powiecie mi, że nie można w TG5x43 coś takiego zrobić? Może macie rację, a może przekonacie się, że jednak można coś takiego zrobić. Układ znany składa, czyli obciążenie rozproszone. I oczywiście ten transformator nie ma wyjścia 8-ohmowego, ale nawiniemy, ponieważ mamy tam taką możliwość. Oczywiście sprzężenie zwrotne objęte tylko tutaj w tym układzie. I mamy tak, to sprzężenie zwrotne nam obniży trochę pętlę wzmocnienia, to sprzężenie zwrotne nam podziała trochę bardziej na drugą harmoniczną, żeby wyeliminować ją przez to sprzężenie. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Mam nadzieję, że tak, chociaż to uzwojenie i tak nie jest dziesiątą częścią tego uzwojenia. No ale cóż. Wszystkiego nie można mieć. Musiałbym całkowicie przewinąć ten transformator, ale chcę wykorzystać tylko to, co tam jest dostępne, żeby uzyskać lepsze pasmo przenoszenia. Także to jest schemat koncepcyjny, a teraz muszę przejść do policzenia całego układu od nowa. Wszystko od nowa, założyć napięcie zasilające do tej lampy. Wiem, że transformator ma 5,1 kOhma, do tego dobrać punkt pracy tej lampy. Wiemy wtedy, jakie mamy napięcie na siatce sterujące. Wtedy musimy dobrać tutaj punkt pracy tej lampy, żeby nam odpowiednio wzmocniło do tego punktu. Bo napięcie wyjściowe z tego punktu mamy 2 V, czyli 0 dB. 2 V peak to peak to jest 0,775 chyba volta RMS. Czyli koncepcja jest założona, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Musicie wiedzieć, że przy okazji tego wzmacniacza na L84 nie odkryjemy niczego nowego. A używam tej lamp tylko dlatego, że one są bardzo popularne, tanie i łatwo dostępne. No mógłbym na przykład KT88 użyć. Mam taki w zamyśle projekt z KT88 na przyszły rok, może za 2 lata. SRPP, tutaj, tu KT88, może jakiś regulator na wejściu i jedna lampa na wzmocnienie. Może się to uda zrealizować kiedyś? Nie wiem, zobaczymy. Mam KT80, mam, przepraszam, 88 też od Michała, za co mu bardzo dziękuję, ale mam też KT66, gdzieś tam dwie, jeszcze w pełni sprawne, używane może tam po 50 godzin, więc chciałem kiedyś je wykorzystać do jakiegoś tam właśnie wzmacniacza, ale wpierw zróbmy to, co jest tanie. Z tego powodu, że mamy taki niekonwencjonalny zamysł zrobienia stopnia wyjściowego, najpierw będę chciał to przetestować, więc być może ten odcinek będzie dotyczył przetestowania tego stopnia, a potem dopiero będziemy montować całość.
Dlaczego chcę kombinować z tym dodatkowym uzwojeniem i obwodem katody? Mógłbym co prawda włączyć w to uzwojenie, ale mam tam 61 zwojów, więc mi to wystarczy. Dlaczego chcę kombinować, wam pokażę. W polskiej literaturze to mamy młody technik z lat 70. Ja większość tego młodego technika wyrzuciłem do pieca na rozpałkę. Pozostały mi tylko artykuły, które uznałem za wartościowe. ECL 86, typowy do bólu. Więc przejdźmy do następnego wzmacniacza. Tutaj z regulacją barwy dźwięku EL 84, ECC 81, regulacja wejściowa. Tutaj mamy barwę, stopień napięciowy, stopień mocy. Następny artykuł pana Jerzego Niebojewskiego, amatorski wzmacniacz wyższej klasy. I amatorski wzmacniacz wyższej klasy zrobiony na EL 84. Tu stopień napięciowy, a to jest przedwzmacniacz do gramofonu, prawdopodobnie gitara albo mikrofon, widzicie. No to jest po prostu wysokiej czułości fragment. Tu jak widzicie jest możliwość podłączenia wkładki krystalicznej, czyli już jakieś pół volta to możemy podać, żeby nam ten wzmacniacz grał. To jest jeden z przykładów. Tutaj macie kolejny na ECL 82. One są wszystkie podobne do siebie. Amatorski wzmacniacz stereofoniczny. Nie pamiętam, z którego roku to było, bo młody technik nie oznaczał sobie na marginesie daty. Jak widzicie, to jest lampa ECL 86. Na dwóch lampach można, w sumie trzech, bo jeszcze jest zasilacza, chociaż tutaj jest pracownik selenowy. Także no, oklepane do bólu to jest, nie? Kolejny Jerzy Niebojewski. Tu mamy tylko inną lampę. EL41 to jest lampa, tutaj mamy ECC34, czyli troszeczkę starszy schemat tutaj, ale jest bardzo podobny. No, nie można wymyślić czegoś wielkiego we wzmacniaczach SE. Stąd właśnie ten pomysł tutaj, żeby zrobić coś niekomercyjnego, znaczy niekomercyjnego, coś niepowszechnego. To, co proponuje polska literatura, wszyscy możecie zrobić. To, co proponuję ja także, bo możecie po prostu wykorzystać ten transformator. Zobaczymy, czy to się uda. A prawdopodobnie się uda. I jeszcze jako ciekawostkę pokażę wam puszpula na PCL-kach albo ECL-kach 86. Proszę bardzo, ładny wzmacniacz. Nawet transformator był podany, jak wykonać. Co prawda z błędem, ale to już mniejsza o to. I nawet mamy sprzężenie bezpośrednie między stopniem regulatora barwy dźwięku a odwracaczem fazy z podzielonym obciążeniem, co się chwali, samobalansujący się układ, co się chwali tutaj, bo nie mamy kondensatora, wyeliminowany jeden słaby punkt, jeżeli chodzi o niskie częstotliwości. Jeżeli dobrze by się nawinęło transformator wyjściowy, w tym momencie to pasmo przenoszenia, które nam podają na początku, do 15 kHz zwiększyłoby się nieco, bo od wykonania transformatora wyjściowego zależy nam właśnie szerokość tego pasma przenoszenia. 30 Hz przy tym i znaczy 10 W przy 1,5% zniekształcenia. Zobaczcie, jaki jest ciekawy wstęp do artykułu pana Jerzego Pietrzaka. Jedyną trudność, jaką napotykają młodzi fonoamatorzy, to brak tanich, popularnych wzmacniaczy dostępnych dla przeciętnie zarabiającego człowieka. W związku z licznymi prośbami czytelników zamieszczamy opis dwóch zróżnicowanych pod względem jakości wzmacniaczy stereofonicznych, przypominając, że budowa ich jest możliwa dla przynajmniej średnio zaawansowanych majsterkowiczów. Dzisiaj budowa wzmacniacza lampowego już nie jest dostępna dla przeciętnie zarabiającego człowieka. Niestety lampy są drogie. Sytuacja się odwróciła, że dzisiaj można na tranzystorach, a nawet modułach scalonych zrobić taniutki wzmacniacz za 20 zł o mocy kilku watów. Tak zwany wzmacniacz cyfrowy, czyli ten w D-klasie. A wzmacniacz lampowy, który niestety w klasie A ma sprawność tylko 30%, kosztuje ogromne pieniądze. Był on bardzo popularny, można go jeszcze spotkać na aukcjach internetowych. Wadą jego jest niestety bardzo
mały rozmiar, jego moc, dlatego niskie częstotliwości poniżej 80 Hz, a nawet troszeczkę niżej, czasami uda się zejść w zależności od wykonania tego transformatora, są bardzo mocno nasycone drugą harmoniczną. Zbudujemy, znaczy ja już to zbudowałem, siódmy chyba odcinek, ten sam układ wykorzystam, jeżeli chodzi o doświadczenia z lampą EL84. Tam była chyba 6P14P. Uzwojenie pierwotne anodowe, uzwojenie wtórne dla czterech ohmów. Tu widzicie, mamy uzwojenie, które można szeregowo z nim wpiąć i mamy wtedy 8 ohmów. Głośnik, możliwość podpięcia, ale jest pewna wada. Tu widzicie 0,2 mm DNE02. Przekrój zbyt mały, bo tutaj mamy DNE06. Więc tu musimy dowinąć 2 razy 28 zwojów drutem 0,2. Dlaczego tak? Żeby prąd nam się równomiernie rozłożył w tym uzwojeniu. No i mamy jeszcze jedno tajemnicze uzwojenie, 61 zwojów. Nie wiadomo, do czego to wykorzystać, z czym to połączyć, ale jak widzicie, tu mamy uzwojenie DNE014, a tu DNE02. Czyli to uzwojenie wytrzyma nam prąd katodowy i mam zamiar wpiąć to w obwód katodowy. Dlaczego? Ponieważ jest wiele mitów na temat tego transformatora. Wiecie, to tak samo jak z akcją, zrób ciemny wyświetlacz, bo wtedy zaoszczędzisz energię. No to jest nieprawda. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, im jaśniejszy, tym mniej prądu bierze. Więc takie mity będziemy zwalczać, ale dotyczące tego transformatora. Także zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Tutaj widzicie jakieś tam policzenia na tym samym rdzeniu dla innej lampy i okazuje się, że uzwojenie niestety nie wejdzie. A szkoda. Można ten rdzeń, czy jak to tam ludzie mówią, nieważne, to jest rdzeń zwijany z blach ciętych. Można takie rdzenie dzisiaj kupić, na przykład od T022 z zespołów odchylania i po prostu nawinąć sobie taki transformator do układów SE. Zobaczymy, czy szaleństwo związane z wzmacniaczem asymetrycznym jest warte wysiłku. Tutaj mam transformator TW022. To jest od odchylania. Na tym samym rdzeniu, na którym nawijano te transformatory. Chciałem wam pokazać, co się dzieje z kilkudziesięcioletnim transformatorem, a dokładnie z izolacją jego uzwojenia. Jeżeli trafi, oczywiście. Teraz nie trafiłem. No, coś tam zapiszczało. Widzicie, tak odpada izolacja właśnie z tych drutów. Dlatego jeżeli macie awarię z transformatorem TG5, awarię wzmacniacza lampowego, no to musicie niestety obwiniać jakość wykonania, jakość izolacji polskiego DNE nawijanego na tym rdzeniu. I tak zauważyłem, że pod tą warstwą tam dalej też są straty izolacji. I tak ten drut jest złomem. Udało się tylko odzyskać jedną przekładkę międzyzwojową. No szkoda, reszta była tak sklejona lakierem, że nie udało się nic z tego zrobić. To jest złom niestety. Sprawdzałem wyrywkowo, rzeczywiście ten, niestety ta emalia na tym drucie jest naruszona. No zresztą ten transformator się kiedyś palił, czuć naprawdę niezły smrodek z niego. Uzwojenie pierwotne też jest źle nawinięte, też ten drut rozpada się przy próbie odzyskania. I zobaczcie, jak maszynowo jest nawinięty transformator. Może widać te szczegóły, bo staram się jakoś to tam uchwycić. No, indukcja rozproszenia dosyć duża. Powiem wam, że jeżeli transformatory głośnikowe były nawijane jak ten odchylania, no to się nie dziwię, że one mają takie słabe pasmo przenoszenia. Jeszcze jedna ciekawostka. Tu widzicie odcisk blaszki. I ta blaszka jest w tym woreczku. To jest rdzeń z tego transformatora. Jak widzicie, tutaj są jakieś wskazy. Gdzieś widziałem odcisk spawania. Chyba tu właśnie na tym, o, tu widzicie,
to właśnie ta blaszeczka, o której mówiłem, ona unieruchomiała nam ten rdzeń. I tu jeszcze była między tymi dwiema blachami właśnie taka blaszka rozpychająca mniej więcej na boki wewnątrz karkasu. No i to jest zamknięcie od dołu. Czyli słabe wykonanie transformatora. Kto oglądał wszystkie moje filmy, pamięta to urządzenie. Jak robiliśmy z nim doświadczenia. Pokryła je warstwa kurzu. Bo nie rozmontowałem. Tutaj miałem zamiar coś z tego zrobić, ale potem się zleceniodawca rozmyślił. Niestety. Miał inne plany, potem ja miałem inne plany i do skutku nie doszło. To jest zasilacz, ale produkuje trochę zbyt duże napięcie ze względu na transformator. Mam inny transformator, bardzo piękny. Trochę mniejsze napięcie będzie mi produkował. Wystarczy zredukować je potem z 300 V do 280. A to nie jestem. Przepraszam, do 260. Ten układ tutaj rozmontuję i zrobię to. I to będzie baza do moich doświadczeń. To jest wzmacniacz z książki pana Witorta. I każdy z was może ten wzmacniacz sobie zmontować. Nie potrzeba wymyślać jakichś wielkich rzeczy. Dlatego wystarczy zasilić go sygnałem około 0,5 do 1 V. Można też to zrobić przez wzmacniacz z korekcją barwy dźwięku. Wszystko zależy od waszej inwencji. Także spróbujemy to zmontować. Stwierdziłem, że nie będę zmieniał transformatora. Mam układ odpalony. Lampy pracują. Proszę bardzo. Mamy 3,23 V na wyjściu. I mamy jakieś 2,75 W na wyjściu. W tym układzie. Tam pan Witort obiecywał chyba 4 W. Zaraz zobaczę. Tak, to jest wzmacniacz 2×4 W. Zastosowaliśmy identycznie wszystko, co tutaj jest, za wyjątkiem rezystora w sprzężeniu jest 740 ohmów zamiast 700. Tutaj w opisie mamy 700 ohmów, w tym miejscu widzicie. No ale niestety nie miałem takiego, musiałem połączyć, więc mam trochę większe, znaczy mniejszy rezystor, większy rezystor, czyli mniejsze sprzężenie zwrotne. Powinniśmy mieć więcej mocy, nie mamy. Być może ten układ faktycznie miał mieć te 3 waty. A z drugiej strony mamy tutaj inną lampę, bo mamy 6P, 14P. I być może to jest powód, dla którego mamy tutaj. Gdybym zastosował pewnie L84, by to zwiększyło się do 4 watów. Nie jest to istotne. Ważne, że mamy jakiś tam działający układ. Jesteśmy już przy tym moim generatorze. To zobaczmy, to jest 1 kHz, to jest 10 kHz, mamy to samo przenoszenie, a to już jest 100 kHz, czyli niestety albo transformator nie przenosi nam 100 kHz. Mamy strasznie obniżenie mocy wyjściowej do tam 200 mV z 3 V. 10 kHz i też już widzimy troszeczkę zniekształcony ten sygnał jest. Zaraz sobie zobaczymy, musimy tu trochę ustalić. Jak zobaczymy sobie 100 Hz, też już mamy zniekształcenia i to drugą harmoniczną, to wygięcie tutaj to jest druga harmoniczna. Zobaczcie jak będzie 10 Hz. A parzyste harmoniczne dają się we znaki. Wróćmy do tych. Nie widzę, bo patrzę na komórkę, nie wiem, którą ruszam gałeczką. Dobra, zmienię ten generator i będziemy testować to prostokątem. I dlatego muszę podłączyć jeszcze komputer, żeby zarejestrować to na komputerze. Generator podłączony pod wzmacniacz, oscyloskop podłączony pod komputer. Zgram wam to w ten sposób, że zrobię rejestrację, to co na ekranie się będzie działo. Oczywiście potnę to, bo to cały plik nie ma sensu omawiać, tylko charakterystyczne wartości. I dam wam sinus
a potem dam Wam kwadrat, żebyście mogli zobaczyć. Może jeszcze zmierzę zniekształcenia, zastanowię się nad tym. W każdym razie będziecie mogli zobaczyć, jak ten układ tutaj, ten transformator o zbyt małym rdzeniu, bo jest zbyt mały, na, jakby nie było do tej lampy, powinien być dwukrotnie większy. 10-watowy wzmacniacz do tego wzmacniacza. Przepraszam, 10-watowy transformator do tego wzmacniacza. No ale, wiecie, to jest budżetówka. Te transformatory były transformatorami oszczędnościowymi. Mimo że są na tych amorficznych, jak to ludzie mówią, rdzeniach, czyli rdzeniach z blachy zwijanej, ciętej. No, zobaczymy, jak to sobie radzi. I zobaczycie, jak wzmacniacz, który jest wzmacniaczem asymetrycznym, potrafi solidnie zniekształcać sygnał. Teraz zobaczcie, jakie przesunięcie fazowe wnosi wzmacniacz dla częstotliwości 1 kHz. No nie jest ono duże, jest raczej w fazie. Zaraz zobaczymy dla innych częstotliwości. To jest dla częstotliwości 20 kHz. Jak widzicie, to przesunięcie fazowe jest dosyć duże. Format. No teraz niestety obsługuję ten oscyloskop za pomocą komputera. No i wiecie, jedną ręką na touchpadzie ciężko się operuje. O, i możecie teraz zobaczyć, jakie jest przesunięcie fazowe. No i przesunięcie fazowe na niskich częstotliwościach, nie będę schodził do tych, nie wiem, tam mitycznych 50 Hz, zobaczymy dla 100 Hz. I jest w fazie, chociaż może zobaczymy, jak troszeczkę obniżę. Damy 30 Hz. Jak widzicie, zniekształcenia są dosyć poważne. O, tutaj już mamy przy 50 Hz w miarę normalny wykres, tak? Wcześniej tamte zniekształcenia były spowodowane tym, że mieliśmy udział drugiej harmonicznej. O, już się wygina. To widać, to już niestety nie narysuje nam ładnego kółka. Sprawdzam, jakie źródło ma zniekształcenia i jak widzicie w tej chwili to jest w okolicach 0,4%, czyli dużo, jak na taki generator. Ale dobra, 0,4%, no załóżmy, że wzmacniacz będzie mieć więcej. Zobaczymy przy 1 W ile ma zniekształceń. I muszę Wam powiedzieć, że przy 1 W, bo mamy w tej chwili 1 W na wyjściu, zniekształcenia są w okolicach 0,5%. To nie jest źle. Mogłoby być lepiej, ale jak na lampę, to nie jest źle. Nie wiem niestety, która harmoniczna dominuje, bo jeszcze nie opanowałem w tym zakresie oscyloskopu, żeby sprawdzić sobie transformator Fourier'a i jak to tam wygląda. Z ciekawostek możecie zobaczyć rezonans przy 36 kHz. Zobaczcie, teraz opada nam amplituda sygnału wyjściowego. Mamy 25 kHz i to jest chyba najmniejsza amplituda, czyli spadek mocy mamy tutaj dość znaczny. I jak obniżamy częstotliwość, to nam rośnie amplituda do 1 W z powrotem. Czyli zaraz zobaczymy przy 20 kHz, jaką mamy moc. Przy w tym samym sygnale wyjściowym co dla 1 kHz mamy 963 mV. To jest o połowę spadek mocy. Więcej niż o połowę spadek mocy, to jest 230 mW. No niestety. Może jest problem w układzie dla wysokiej częstotliwości. Trudno mi powiedzieć. Zrobiłem to idealnie jak w książce pana Witorta. Nie mierzyłem, nie sprawdzałem. Po prostu chciałem się przekonać, na ile te stare projekty są dobre. Teraz zrobię pewne zmiany i znowu pomierzę wzmacniacz. No niestety dla tego oscyloskopu analiza tych tutaj zniekształceń, która harmoniczna, to jest niestety zbyt trudna i zbyt niedokładna. O, niektóre oscyloskopy pozwalają na transformatę Fouriera i na sumowanie przebiegów. Tak jak tutaj matematycznie dodawanie przebiegu, albo też sprawdzenie harmonicznych. Na koniec zobaczmy, czy rzeczywiście to piszczy.
piszczy. Trochę zmniejszymy moc wyjściową. I zrobimy na przykład sobie... Na możliwości głośnika oczywiście, nie? 200 Hz. A z drugiej strony zobaczmy... 10 kHz. 20 już nie słyszymy, nie? Może ktoś słyszy, ja nie słyszę. Zróbmy inaczej. 10 kHz. 17. Koniec mojego zakresu słyszenia. No, czyli wzmacniacz działa. No jak to wzmacniacz musi też odtwarzać muzykę. Odtwarza. Znaczy ten niedomiar wysokich tonów raczej nie jest zauważalny, ale jednak słabo. W porównaniu z innymi rzeczami, które tu robiłem, to tak, na tych kolumienkach sprawdzałem papierowych, to tak, to słabo. Jeszcze jedna rzecz, buczy ten transformator, po prostu jest źle skręcony. To jest tam stary foniki transformator. I jeżeli chodzi o przydźwięk z głośników, to nie ma żadnego. Mimo, że dosyć niestarannie prowadziłem okablowanie. Dobra, wyłączmy. Tego nie róbcie, bo można być porażonym prądem. Wyłączmy i Wam pokażę, jak tam spadnie trochę napięcia, jak to tam pod spodem jest zrobione. Wyłączmy wrzażenie. I jak widzicie, zbytniej staranności montażu tutaj nie ma. I przydźwięku nie ma. No, widzę, że mi się rezystory lekko zbrązowiły, 1 kilo tam na dole. Są 3-watowe, powinny być 4-watowe, no ale do tych prób na chwilę to wystarczyło. Chciałbym, abyście wnioski wyciągnęli sami, tak jak na pracowni szkolnej. Niemniej pomogę Wam zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Co prawda przygotowałem Wam filmy o tym, jak transformatory powodują zniekształcenia, ale jeszcze nie miał ten film emisji. Mimo to z wiadomości, które zdążyłem Wam przekazać w ciągu ostatnich 2,5 roku, powinniście wiedzieć, że wzmacniacz mocy zniekształca fazę dla dolnych i górnych częstotliwości. Oscyloskopem możemy sprawdzić tę zależność, badając sygnał wyjściowy względem wyjściowego. Krzywe Lisieusa są bardzo pomocne. Tutaj na oscyloskopie na kanale pierwszym mamy sygnał z wyjścia, a na kanale drugim sygnał z wejścia. Pragnę zwrócić uwagę, że nie są to pomiary laboratoryjne, więc dopuszczamy spore błędy. Do rzeczy. Oscylogramy dla różnych przesunięć fazowych wyglądają tak. Źródłem jest artykuł pana Dolińskiego z elektroniki praktycznej. Odkształcenie na naszym oscylogramie wynika z wpływu prądu magnesowania rdzenia transformatora głośnikowego. Co prawda nie zbudowałem układu do pomiaru tego prądu, ale odkształcenie jest dość charakterystyczne. Zaznacza się silnie dla 20 Hz, jest mniejsze dla 50 Hz i ginie gdzieś przy 100 Hz. Przesunięcie fazy przy 10 kHz sugeruje wpływ reaktancji pojemnościowej, więc pewnie TG5 ma sporą pojemność międzyzwojową i międzysekcyjną oraz dużą indukcyjność rozproszenia. Przy 20 kHz mamy około 40 stopni przesunięcia faz, a zniekształcenie owalu dowodzi wpływu reaktancji pojemnościowej, która tnie nam soprany. Przeanalizujmy teraz przebiegi sinusa. Dla 20 Hz nie ma wątpliwości o nasyceniu się rdzenia. Przeciwdziałać temu można stosując większy rdzeń, dłuższą szczelinę, mniejszą liczbę zwojów, żeby ograniczyć pasmo od dołu, ale zmiana tych parametrów popsuje nam inne cechy transformatora. Widzimy też, jak ze wzrostem częstotliwości zmniejsza się przesunięcie fazowe. Przy 50 Hz widać dość znaczny wpływ nasycenia rdzenia i drugiej harmonicznej. Na 100 Hz widać to już nieznacznie. Przebieg 1 kHz pokazuje nam moc wyjściową.
Dalej widzimy, jak dla wysokiej częstotliwości przesuwa się faza i obniża amplituda niebieskiego przebiegu. Na każdym oscylogramie żółty przebieg jest z generatora na wejściu wzmacniacza, a niebieski na zaciskach głośnikowych. Możecie jeszcze zaobserwować, jak wzmacniacz zachowuje się dla 40 kHz. Zakładając płaskie pasmo przy 20 kHz, transformator musiałby mieć spadek minus 3 dB przy trzykrotności tej częstotliwości, czyli 60 kHz. Ale to trafo z telewizora, więc nie ma tam potrzeby przenosić takich sopranów. Widzimy już przy 15 kHz, jak obniża się nam moc wyjściowa. Przy 50 kHz widzimy wpływ reaktancji na przebieg w dolnej połówce sinusa. Przejdźmy do prostokąta. Co prawda moje źródło nie ma idealnego prostokąta dla 20 Hz, ale i tak wzmacniacz nie jest w stanie poradzić sobie z kwadratem 20 Hz. Niewątpliwie winę za ten przebieg ponoszą pojemności sprzęgające, a dalej nasycanie się rdzenia transformatora głośnikowego. Lepiej jest już przy 50 Hz, choć dalej to nie przypomina prostokąta, podobnie jak przy 100 Hz. Przy 1 kHz widać dzwonienie przy zboczu narastającym. Winę za to ponosi globalne sprzężenie zwrotne. Na kwadrat 10 kHz może mieć wpływ wiele czynników, a jednym z nich na pewno jest słabe wykonanie transformatora głośnikowego. Ponieważ mierzymy to przy mocy znamionowej, odkładają się tutaj parzyste harmoniczne, co lepiej widać przy 15 kHz. Mimo to możemy stwierdzić, że nie ma tragedii dla 20 kHz. Dalsze wnioski wyciągnijcie proszę samodzielnie. Ten układ, który zmierzyłem teraz, był proponowany w materiałach z Młodego Technika, w książkach pana Witorta i pana Masewicza, a także w gramofonie Bambino. I jest dzisiaj promowany w wielu produktach Do It Yourself, dostępnych na słynnym portalu aukcyjnym. To jest właśnie ten sam wzmacniacz, który przebadałem. Teraz zrobimy taką modyfikację. Część anodową zostawimy, natomiast katodę wepniemy w uzwojenie wtórne przez głośnik. Czy uzwojenie głośnikowe dokładnie. Tutaj tą do masy zostawimy i tam, gdzie jest sprzężenie zwrotne, tam się wepniemy z katodą jeszcze przed rezystorem sprzężenia zwrotnego. I oczywiście ten kondensator wywalimy, żeby nam się nie zrobił generator. Czyli rolę tego kondensatora weźmie uzwojenie wtórne. W tej chwili mam podłączony układ. Oczywiście ten kondensator też trzeba wywalić i ten kondensator trzeba wywalić, bo one mogą spowodować generowanie jakichś częstotliwości ze względu na przesunięcia fazowe. Nie mamy tego kondensatora i nie mamy tego kondensatora. I teraz tak, tutaj mamy tą końcówkę, nie podłączoną do masy, tylko tą końcówkę mamy podłączoną w punkcie A, gdzie mamy sprzężenie zwrotne, natomiast punkt B zwyczajnie do masy podłączony. I zobaczmy, załączam napięcia anodowe i mamy jakiś tam sygnał podany z generatora tu na wejście. Mniejszy niestety, jak widzicie, szybciej zniekształca. 2,95. No tak powiedzmy, że jest około 3 V, czyli mamy mniejszą moc. Tego mogliśmy się spodziewać, z tego względu, że sprzężenie przez uzwojenie wtórne powoduje obniżenie mocy. Powstaje pytanie, czy na uzwojeniu wtórnym będziemy mieli jakieś napięcie. W końcu 50 mA płynie przez kilka ohmów. Jak widzicie, napięcie na uzwojeniu wtórnym jest mniejsze lub równe typowemu wzmacniaczowi tranzystorowemu. Tutaj widzicie częstotliwość 50 Hz. To zniekształcenie, które tu widzicie, to jak mówiłem druga harmoniczna, ale także nasycenie rdzenia. Jak widzicie, przy 30 Hz nie jest tragicznie jak było przedtem. Coś tam na tym przebiegu możemy zobaczyć, 20 Hz. Przedtem, pamiętacie, tylko były impulsy. A teraz już to sprzężenie przez katodę coś tam koryguje. Jest lepiej. Zaraz Wam to nagram i omówię. To, co teraz widzicie, to jest pomiar zniekształceń przy mocy 1 W. Jak widzicie, są o 1/10 mniejsze te zniekształcenia. Nie mierzyłem zniekształceń źródła, ale mamy troszeczkę napięcie wyjściowe z generatora mniejsze, więc myślę, że to też ma wpływ nieco na to. Podejrzewam, że 1/10, jedną działkę niżej, jeżeli w poprzedniej wersji, a z tym normalnie pentodowym, gdzie mieliśmy 0,5. Teraz mamy jakieś 0,4. Musicie pamiętać o tym, że jest też pewna niedokładność pomiaru. W związku z czym takie
Takie pomiary no, trzeba by uściślić w warunkach laboratoryjnych. No, tutaj mi na warunkach laboratoryjnych nie zależy. Chcę tylko Wam pokazać, że w prosty sposób możecie troszeczkę zmniejszyć zniekształcenia kosztem mocy oczywiście w Waszym wzmacniaczu, łącząc katodę przez uzwojenie głośnikowe. Oczywiście sprawdźmy sobie, czy układ też odtwarza muzykę. Odtwarza. Bardzo dobrze. Wyłączmy go. Tutaj na tym rezystorze był kondensator. Pamiętacie, był. Teraz uzwojenie wtórne połączyłem tu na ten punkt sprzężenia. Co mówiłem, że mam dwa rezystory włączone. I ten fioletowy przewód idzie na uzwojenie wtórne głośnika, a tutaj mamy katodę. I katoda idzie przez głośnik do masy. Żeby wywalić kondensator bypassowy na rezystor katodowy, bo tam może się wtedy z powodu przesunięcia fazowego zrobić Wam generator. Wtedy komputery są zawodne i będę musiał powtórzyć układ z badaniem sinusem zwykłej pentody. Całe szczęście sprawdziłem to w tej chwili, no ale dobra. Komputery są zawodne, zwłaszcza takie starocie jak to. No niestety komputer okazał się tak słaby, że musiałem wykonać zrzut ekranu, gdzie jest ta myszka, żeby coś z tego Wam przedstawić. No niestety, no, jednak jest to bardzo stary komputer. Słuchałem chwilę muzyki przez te głośniki, co prawda mono, bo to jeden kanał tylko mi tutaj grał, ale muszę powiedzieć, że słyszałem różne wersje muzyki na tych głośnikach i przez uzwojenie wtórne, czyli głośnikowe, już mi się zaczęło to podobać. W tym przypadku mamy pewną poprawę niektórych przebiegów, ale i tak musimy przyjąć do wiadomości, że pasmo transformatora głośnikowego to od 80 Hz do 15 kHz. Przebieg fazy dla 20 Hz nie ma tak ostrych wycięć jak w poprzednim przypadku. Widzimy więc pewną poprawę. Dla 50 Hz też jest nieco lepiej. 1 kHz jest w fazie. Dla wysokich częstotliwości mamy sytuację podobną jak poprzednio. Pojemności sprzęgające, brak korekcji fazy w ujemnym sprzężeniu zwrotnym i inne czynniki nie przyczyniają się do poprawnej korelacji fazowej tego urządzenia. Elipsa świadczy o wpływie reaktancji na zależność fazy sygnału wyjściowego do wejściowego. Sinus 20 Hz praktycznie bez zmiany. Przy 80 Hz prawie już nie dostrzegamy odkształcenia przebiegu sinusa. Szybciej też znika przesunięcie fazowe. Dla 1 kHz widzicie moc wyjściową. Dla 10 kHz zwiększyłem rozdzielczość oscyloskopu, żebyście mogli dostrzec małe odkształcenie przebiegu sygnału. Sinus 20 kHz ma praktycznie identyczny spadek amplitudy jak w poprzednim przypadku. Przebiegi prostokątne na niskich częstotliwości się nie zmieniły, choć miałem nadzieję na małą poprawę. Wniosek jest taki, że do wzmacniacza 5-watowego należy zastosować rdzeń co najmniej 3 razy większy. Przy 1 kHz widać także lekkie dzwonienie, tyle że przy zboczu narastającym jest większe. Może to wynikać z asymetrii dolnej i górnej połówki względem prądu spoczynkowego lampy. Przebieg 20 kHz ma mniej harmonicznych i jest bardziej zaokrąglony. Kto wie, czy to jest całkowanie, czy różniczkowanie sygnału? Szukam w tej książce pewnych materiałów. No i nieważne jakich, ale chciałem Wam coś pokazać, bo to, co ja twierdzę od dawna, że transformatory toroidalne nie są dobre do zastosowania jako transformator głośnikowy, właśnie znalazłem potwierdzenie. Także zobaczycie. I tutaj, w tym miejscu, jest właśnie mowa o tym. Ja Wam za chwileczkę wrzucę przetłumaczony zrzut ekranu. To jest właśnie to, czego szukałem w tej książce. To jest aranżacja uzwojenia wtórnego w transformatorze wyjściowym Lika. Jak widzicie, do feedbacka jest oddzielne uzwojenie, do sprzężenia zwrotnego jest oddzielne uzwojenie, które prowadzi do masy, uzwojenie głośnikowe 4, 8 i 16 ohmów. I o to mi chodziło. Możecie się zastanawiać, dlaczego to 6P, 14P, czyli w tej kolumnie, ma taką małą moc wyjściową. No, na 5,2 kOhm transformatorze powinna mieć 4,2 W, ale po stronie pierwotnej. Musimy wziąć pod rozwagę jeszcze to, że transformator ma sprawności około 90%. 10% spadku mocy możemy mieć i druga rzecz, no lampa może być troszeczkę zużyta. No i może być mniejszy prąd, dlatego też
Widzicie, 48 mA powinna mieć, 5 mA na siatce, razem 53 mA powinna brać zasilacza. Możemy to sprawdzić na oporniku katodowym. Ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że lampa jest słabsza od EL84. Na zewnątrz 30 stopni, a u mnie w warsztacie 17,5. Jest pewien błąd paralaksy na tym urządzeniu, jak tak blisko mierzy, ale zobaczcie, rezystory mają prawie 100 stopni. Te obniżające napięcie. Tego lepiej by było mieć tutaj co? Mocniejsze. Sami widzieliście, jak ważny jest dobór mocy rezystorów obniżających napięcia. Teraz Wam chcę pokazać, jaki mamy opór na katodzie lampy mocy. To jest 162 ohmy. Za chwilę zmierzymy sobie napięcie, ale to wiecie. Chcę zobaczyć po prostu, jaki mamy punkt pracy tej lampy. Dobra, mamy załączony układ i teraz tak, napięcie, które, a żebyście by widzieli to, czy inaczej mierzyć, to jest napięcie, które idzie na transformator 246 V. Anodzie triody 127 V. Na katodzie triody 1,05 V. Na anodzie więc jest ok. Tam też zamiast 2,7 kg mam rezystor trochę mniejszy, 2,2 kg. Jest ok. Zmienimy sobie znowu zakres. Pentoda mocy na katodzie 6,10. Powinniśmy mieć trochę więcej tego napięcia, ale 6,10 mamy. Siatka ekranująca 238 V. Anoda. V. Mamy to napięcie 230 V. 230 jest gdzieś tutaj i minus 6 V. Czyli jak widzicie, z prądem jesteśmy dużo niżej niż powinniśmy być. Bo z prądem jesteśmy gdzieś 45 mA. Czyli trochę mniej niż punkt. Może stąd też są mniejsze zniekształcenia. Wiecie, układ SE, czyli ten asymetryczny, charakteryzuje się bardzo dużymi zniekształceniami. Tam do rzędu 10% dochodzą przy mocy znamionowej, więc faktycznie jesteśmy gdzieś tutaj. Moglibyśmy troszeczkę podnieść napięcie, ale to, wiecie, musiałbym tutaj kombinować z tymi rezystorami. Na razie do tych badań, które robię, w zupełności to wystarcza. Za dużą wartość mam tutaj tych dwóch rezystorów. Stąd obniżyło mi to napięcie do 240, zdaje się, V. Mamy mniejsze napięcie na anodzie, powinno być 250, mamy 230. Nie jest to istotne, my po prostu chcemy porównać układy, w związku z czym nie dbam w tej chwili o to napięcie. Na siatce mamy 238, na anodzie 230. Przydałoby się trochę więcej napięcia, ale 238, dlatego że tu mamy rezystor 1 kilo, nie? Bo tu powinno być 260, czyli do 250 powinniśmy to obniżyć. Ale dobrze. Będziemy porównywać po prostu układy, dlatego chcę zachować ten sam schemat z tymi samymi napięciami. Przyszło mi do głowy jeszcze, żeby Wam pokazać, co się stanie, jak kompletnie wywalimy sprzężenie zwrotne i zostawimy tylko układ pentodowy. Załączamy napięcie. Już się generator robi. A, bo mieliśmy wzmocnienie maksymalne. Dobra, zobaczmy w tych samych warunkach. Mamy 2,90, no jakieś 3,55 V dla 1 kHz, czyli troszeczkę większa moc jest. Bez sprzężenia zwrotnego mamy 3,15 W. Dla 20 Hz
faza i pasmo dla 50 Hz, faza, pasmo 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz i 20 kHz, żeby tych pomiarów tam nie mnożyć. Teraz dla 1 W zrobimy pomiar zniekształceń. Miernik skalibrowany, robimy pomiar. Chyba nóżka mi tu odpadła od tego miernika, dlatego mi się tak kolebie. Tutaj mamy na końcu 10%. I to jest 4,3% zniekształceń bez sprzężenia zwrotnego. 4,3% bez ujemnej pętli sprzężenia zwrotnego. Na 1 W. Tragedia. Wrzucę Wam też te pomiary. Już widzicie, jak 1 kHz jest zniekształcony. Co prawda nie ma dzwonienia, no bo nie ma pętli sprzężenia zwrotnego. Bo jak jest pętla sprzężenia zwrotnego, to tu mamy ładne dzwonienie, a tutaj już tego nie mamy, tylko zaokrąglone te boki, ale to już nie jest prostokąt, prawda? Wzmacniacz bez globalnej pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego ma dużo zniekształceń. Można to zaobserwować na przedstawionych przebiegach. Widać też duże przesunięcia fazowe. Czy brak ujemnego sprzężenia zwrotnego to rozsądny wybór? Musicie zadecydować sami. Przy projekcie wzmacniacza można zdecydować się na lokalne sprzężenia, kilka lokalnych sprzężeń, pozbywając się pętli globalnej, ale trzeba starannie dobrać punkty pracy. Na przebiegu prostokątnym 1 kHz nie ma dzwonienia. Widać tylko zaokrąglone krawędzie prostokąta. Obserwując 10 kHz i 20 kHz w formie prostokąta, można stwierdzić, że ujemne sprzężenie zwrotne nieco poprawia ten kształt. Teraz to jest wtórne i ten niebieski też jest od wtórnego, czyli podaje transformator przez katodę do masy dopiero. Całe uzwojenie wtórne. Ale mam wywalone sprzężenie zwrotne, jak widzicie, jest odłączone. Czyli to sprzężenie, które idzie tutaj, to jest wywalone. Ten rezystor jest odłączony. Tam zachowałem go tutaj, bo będę go jeszcze potrzebował, więc go nie wylutowywałem. Uzwojenie wtórne, czyli ten rezystor 160 ohmów, oczywiście ten pół mega idzie do masy, ale ten 160 ohmów i ten kondensator daje na uzwojenie wtórne w tym miejscu, już nie odwrotnie, w tym miejscu, a ten miejsce łączy do masy. I jak widać, mamy drastyczny spadek mocy. Po prostu. O. Więc trzeba zobaczyć, co się stanie, jak odwrócę uzwojenie wtórne. Niestety, jakbym zrobił odwrotnie, to mamy generator. Czyli jeżeli przez uzwojenie wtórne łączę, bez sprzężenia zwrotnego, globalnego, tylko w katodzie mam uzwojenie wtórne, no to w tym momencie mam drastyczny spadek mocy. Wróciłem do poprzedniego połączenia tak, że to, co było na sprzężeniu, idzie na masę. Masę podłączyłem na katodę. Odłączyłem jeszcze kondensator katodowy. Zobaczymy, co teraz będziemy mieli. Czyli ta wersja daje nam bardzo małą, znikomą moc wyjściową. 100 mV na wyjściu. No, tu niestety mam jakiś brak połączenia na potencjometrze, stąd te skoki. Dobrze, to teraz tak, zobaczmy. I niestety to pasmo się jednak tutaj no dosyć mocno obniża. 19-20 kHz mamy 67 mV. Przy jednym było tam ponad 100. 1 kHz, mamy 107 mV. Mamy taką moc wyjściową. 2,8 razy 10 do minus 3 W. Zostało mi jeszcze jedno połączenie do sprawdzenia, czyli to, które zamierzyłem na samym początku. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Oczywiście bez schematu nie da się tego porządnie połączyć, więc zwróćcie uwagę. Czwórka i trójka to jest uzwojenie pierwotne.
Jedynka i dwójka to jest to, które chcę wykorzystać do sprzężenia zwrotnego. Oczywiście też można na wskaźnik to wykorzystać, jak tu kiedyś notowałem. Niektórzy to wykorzystują na słuchawki, ale już omówiłem Wam tę sprawę. I teraz zobaczcie. Czwórka to jest uzwojenie początek, trójka jest koniec. Trójka jest z tej strony, czwórka jest z tej strony. A czwórkę dałem na anodę, trójkę na zasilanie. W związku z tym to uzwojenie muszę połączyć w tym samym kierunku. Czyli jeżeli czwórka jest na anodę, to jedynka jako początek musi być na masę. Dwójka musi być na katodę, bo jest końcówka. Tak jak tu, musimy zachować jeden kierunek zwojów i jeden kierunek na przepływu prądu. Zrobiłem wszystkie połączenia, oczywiście nie liczyłem sprzężenia tego tutaj, powinienem je troszeczkę zmniejszyć, ale wiecie, mam inne wartości rezystor niż Pan Witold podał. Dobrze, mam wszystko połączone. Sprawdzamy. Te pokrętła w tych generatorach mnie denerwują. O, taki mniej więcej 3,38 V mamy na tym obciążeniu rozproszonym, ale chciałbym to zrobić pomiar tak, żeby zobaczyć, jak tam się zachowuje dolna część. O, tak można by było przyjąć. Górna też jest w miarę. 3,21 V mamy. To jest taka moc. 2,57 W. Nie mamy zbyt dużego spadku, tam chyba 200 mW w dół. Spodziewałem się trochę więcej, no ale czas pomierzyć całość. Z ciekawości zrobię dwa pomiary dla zniekształceń. Najpierw dla mocy znamionowej, to tak informacyjnie, a potem zobaczymy przy 1 W w celach porównawczych. Na początek kalibracja. I możemy mierzyć. Pamiętajcie, że to jest dla mocy znamionowej, czyli zniekształcenia mogą być w okolicach 2-3%. Półtorej procenta, 1,4. Półtora, 1,4 tak mniej więcej. To jak na SE jest rewelacja. 1,5% przy mocy znamionowej. Zniekształceń. Niebieskie latające to jest szum i zniekształcenia. Jak widzicie, oscyloskop się raczej nie nadaje do tego pomiaru, czy tam wizualizacji zniekształceń. W sumie powinienem to zrobić na Blackman oknie. Rectangle daje mi najlepszy obraz. To jest matematyczna suma, to jest transformata Fourier'a. Oczywiście zróbmy sobie ponowną kalibrację. Mamy dobrze pomiar. Czekamy, aż się mostek ustabilizuje. Jest przy 1 W. Mamy zniekształcenia źródła. Tutaj jest 1%, to jest 0,4, tutaj są 0,3. Sprawdźmy sobie, czy ustrojstwo odtwarza muzykę. Odtwarza, mówię, to jest ten układ z tym, widzicie, ten zielony. Tu mamy to uzwojenie 1,2. I ono jest włączone w obwód katodowy.
Okej. Okay. Te zespoły głośnikowe są 8-ohmowe, więc połączyłem je równolegle. No jak widać, gra. Czy warto robić coś takiego, żeby w układ sprząc jedno z uzwojeń wtórnych, w obwód katody? Oczywiście, że warto. Sami widzieliście, że są mniejsze zniekształcenia. I przez uzwojenie głośnikowe, jak łączyliśmy, i przez osobne uzwojenie na katodzie. Niestety moc nie porywa, ale pójdę po EL84 nową i włożę tutaj. Także zobaczymy jeszcze EL84 jak gra. Przyznaję, że oczekiwałem większego wpływu uzwojenia katodowego na fazę w dolnych częstotliwościach, ale trzeba pamiętać, że nie zrobiłem uzwojenia o wymaganej ilości zwojów. Za to dla 10 kHz przesunięcie fazowe mnie zadawala, choć dla 20 kHz nie jesteśmy w stanie uniknąć wycieków strumienia magnetycznego. Sinus dla 20 Hz jest identyczny jak w pierwszym przypadku. Dla 50 Hz nie mamy widocznej poprawy, co dowodzi, że w tym zakresie transformator szybko się nasyca. Zmniejszenie amplitudy sygnału na pewno poprawiłoby ten sygnał, ale wszyscy przyznamy, że 3 W jest niewystarczające, więc chcielibyśmy, żeby ten wzmacniacz grał głośno także basem. Niestety jest to wada układów asymetrycznych, rzadko który single-ended ma dobry bas. Pocieszeniem jest to, że muzyka rozrywkowa rzadko gra niżej niż 60 Hz. Przebieg 100 Hz praktycznie bez widocznych odkształceń. Dla 1 kHz widać moc znamionową, to jest niebieski przebieg. Dla 10 kHz pojawiło się znów przesunięcie fazy. Wniosek jest ten sam co poprzednio, słabo nawinięty transformator. Sprzężenie katodowe jednak trochę osłabiło wpływ reaktancji na charakterystykę pracy. Dalej możecie zobaczyć przebiegi ponad pasmem akustycznym. Oczywiście nie spodziewaliśmy się rewelacji dla przebiegu prostokątnego przy basach. Ciekawy jest prostokąt 1 kHz. Widać tu małe oscylacje przy narożnikach prostokąta, ale też te narożniki są mniej zaokrąglone. Amplituda dzwoniących przebiegów jest dużo mniejsza niż w przypadku zwykłej pentody. Dla 10 kHz obserwujemy mniejszy wpływ harmonicznych. No i 20 kHz nie ma pofałdowanych, no, nazwijmy to daszków. Jak ważne są pomiary prototypów, mimo tego, że na kartce projektowej było idealnie, mogliście zobaczyć w tym filmie. Dzięki takim zabiegom można wprowadzić pewne drobne zmiany, a wzmacniacz pewnie zagra lepiej. Elektronna lampa EL84E. Tam jest 6P14T, a tu EL84. Ze swej strony zachęcam Was właśnie do takich doświadczeń. Jeżeli będziecie cokolwiek robić, pamiętajcie, że w układach lampowych występują wysokie napięcia. Tu mamy 360 V, po redukcji 245. Czyli coś tam zagrało. Więcej o wzmacniaczach z obciążeniem rozproszonym dowiecie się 7 sierpnia w filmie Wzmacniacze i Superlatywy, którego autorem jest DTN Williamson. Potem mamy jeszcze recenzję wzmacniacza Quad przez pana Moir zrobioną. No i większość będzie ultraliniowych modyfikacji wzmacniacza Williamsona. Potem aż do 2 października, jak widzicie, tam jest jeszcze kilka innych filmów nagranych do wrzucenia w odpowiednim czasie. Także no, w tej chwili wrzucę Wam zamiast tutaj inwerter fazy Schmidta, to przesunę i będziecie mogli za tydzień, licząc od dzisiaj, bo dzisiaj był ten film. Także będziecie mogli sobie zobaczyć moje doświadczenia z składem, nie? No to tak jak powiedziałem, zachęcam Was do własnych doświadczeń, do prób. A jeżeli nie macie wiedzy, no to sięgajcie do książek. Naprawdę w książkach bardzo dużo rzeczy można znaleźć. Niekoniecznie polskich, mogą być to też zagraniczne, tak jak ja korzystam tutaj. Dobra,
Myślę, że film Wam się spodobał, że był pomocny. Wiecie teraz, co i jak możecie zrobić, żeby Wasze wzmacniacze troszeczkę mniej zniekształceń dawały. Co prawda kosztem mocy, ale co to jest 2,75 W a 2,85 W? Dobra, trzymajcie się.